Witam Was z kotem w kolejnej części kolekcji moich notesów i zaczynamy od perełki, czyli od Paper Blanksa. Słuchajcie, jak zwykle cudne, jak zwykle z pięknymi okuciami, jak zwykle pięknie zrobione, bardzo dokładne wykonanie, kieszonka, wstążeczka, którą zaraz Wam znajdę, proszę bardzo. Proste linie, nieco ciemniejszy papier, wszystko retro, vintage, piękne okładki, oni mają te okładki naprawdę rewelacyjne. Jeszcze na końcu zawsze powinno być, no właśnie, skąd się ta okładka wzięła, to znaczy co to jest za wzór, skąd to jest zrobione. Paper Blanks są po prostu rewelacyjne. Action, czyli super notes z super patentem. W sumie bardzo ładne te piórka są w środku, pięknie to wygląda. Ale tak, notes, brokat i wycięte na to, że prześwituje brokat. A tak między Bogiem a prawdą wygląda jak milion dolarów. Fajne, wygodne, bardzo mi się podoba. Dobrze się na nich pisze, bo już próbowałam. Koło brulion z piórkami bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba, super jest też od Was przysłane. Coś, co może notesem nie jest, ale szanuję i wielbię jak notes, od Beaty z Anglii dostałam, bardzo chciałam mieć właśnie to Daphne's Diary, żeby to zobaczyć, jak to wygląda, bo tutaj zobaczcie, jest mnóstwo. Oczywiście, że jest może to trochę niefajne, że to jest jednak kalendarzowe, tak? I to było na ten rok 2018, ale są tak ładne wzory, wzornictwo, że na przykład, no nie wiem, okładkę można wykorzystać, prawda? Pięknie to wszystko wygląda, nawet jeżeli się nie zgadzają nam daty, to można je po prostu zakryć, one nie są jakoś grubo robione. A tak bardzo chciałam mieć ten kalendarz, żeby nawet zobaczyć, jak on wygląda. I on miał i swoje naklejki, nalepki, jest pełen kolorów. Macie cały całą recenzję na moim kanale. No kieszonki są tutaj, kartki do wykorzystania, także naprawdę zobaczcie, tutaj mamy... proszę bardzo, rzeczy naprawdę do wykorzystania. Rzeczy do wykorzystania bardzo chciałam mieć i to uważam, że to jest taki mój notes również, Azalisz. I jeszcze jedna rzecz, którą mam już w tamtym i w tym roku, sekretnik szeptuchy. Recenzje obu, w tym momencie jak oglądacie ten film, są na moim kanale. To jest kalendarz, który można zacząć kiedy się chce, a tak naprawdę pełen magicznych i słowiańskich wiadomości, czyli traktuję to trochę jak notes. Planer, który jest planerem, który można zacząć kiedy się chce. On jest polskim planerem. I mamy tutaj miesięczniówki, jak gdyby, których możemy użyć. I proszę bardzo, tygodnióweczki, miesięczniówki. Bardzo fajny pomysł. Super, bardzo mi się podoba. Tego recenzja pewnie też jest na kanale. Piękny notes. Wygląda jak po prostu grimoire wyciągnięty sam w sobie, z tym, że jest taki no, troszeczkę mniejszy. Piękna okładka, cudowna. Jest ten notes tutaj pozłacany, Holy Bible po prostu. Płaskie strony i to też można wykorzystać jako super grimoire. On jest taki pikowany tutaj wręcz. No, tutaj księga po prostu... Pięknie on wygląda. Jest naprawdę bardzo ładnym notesem. Teraz będzie, uwaga, cydr, brokat i tęcza. Większy od A5. Takie wielkości B5. Bardzo fajne zeszyciki. Dzielone na dwa. This is our story. Można wpisać datę. Piękna okładka. Lśni, błyszczy, brokaci. Także bardzo fajnie wygląda. No i z cyklu Biedronka. Też bardzo fajny notes. Kolorowy. Nadaje się na pamiętniki wszelakie. Z pentagramem, czyli z gwiazdką po prostu. Bardzo fajna okładka. Nic się nie osypuje. Super.
No i teraz słuchajcie, miśki. Gdzie mam jednego miśka jednorożcowego? Takiego. Gwiazdkę. One wszystkie są pirazolko, grube linie, takie dla dzieci, żeby się dzieciom dobrze pisało. I notes jednorożca. Także tutaj po prostu trzy pluszaczkowe notesiki, mięciuteńkie. Ten zeszyt, który Wam pokazuję, już Wam pokazywałam, bo to jest N. Stokes, ale tak jak mówiłam, mam dwa. I tutaj w tym pudle jest drugi. Okładka, środek, gdzie od czasu do czasu mamy, no mignęło się, proszę bardzo. Takiż rysunek. N. Stokes, mam nadzieję, że jej nie odbije jak Doreen Virtue, bo to jest podobna estetyka działania, rysowania. Proszę bardzo, witraż jednorożcowy. Piękny notes, gruba okładka, naprawdę do pisania, do wykorzystania, do malowania. Bardzo mi się podoba. Zeszyt, który mam dwa, jeden już wykorzystuję. On był kupiony w Kiku. Super okładka, gumeczka w linię, ale gabaryt jest po prostu niebotyczny. Ja mam ten zeszyt po to, że jak chcę zrobić z Wami jakąś pogadankę albo jakiś krótki film, to robię sobie po prostu notatki, czyli w zasadzie tworzy się magiczny zeszyt, bo są same magiczne rzeczy, ale wykorzystuję do robienia notatek, jeżeli chcę zrobić dla Was film. I drugi czeka już też na swoją kolej. Wielkość jest troszeczkę większa od A5, też taki wygodny do robienia notatek, to stanowczo. Kolejny koło brulion, który jest piękny, jednorożcowy, świeci się, błyszczy, jest holo. Proszę, ile gwiazdek i pentagramów, jednorożce i pentagramy. Środeczek mamy w linie, środeczek mamy z narysowanym jednorożcem. Bardzo ładny, myślę, że ten też będzie wykorzystywany do takich notatek typu chcę zrobić dla Was film. Ale to mój, zanim tamten zużyję, mam nadzieję, że kanał będzie trwał bardzo długo, ale zanim tamten zużyję, to trochę potrwa. Kolejny koło brulion, Project Book. Mamy tutaj utwardzacz, ale tak, fajna orzeszkowa karta, która zaznacza jakąś część, potem mamy linię. Kolejna karta i kilka kratek w linię. Kolejna karta, lit and free. I znowu linię. I taka śliczna sowa. I znowu linię. I tu też mamy usztywniacz, który notesu rozwalać się nie pozwala. Ładna okładka. Project Book, to dlatego firma Wilko, nie znam, ale 2 funty 75. Fajne na właśnie takie, ile mam zakładek? Raz, dwa, trzy, cztery były. Tak, cztery są. Cztery zakładki, czy jakieś cztery projekty, cztery przedmioty. Także to może tak być. Kolejna sprawa, to ja kupiłam sobie sama taki sketchbook na spirali. Kreadu, to jest ta firma, która jest w Empiku. Ale zrobiłam sobie, voilà, pentagram po prostu. Zrobiłam sobie pentagram. I na razie mam puściutkie kartki, one są łatwe do wyrywania. Tutaj naprawdę można, one są takie troszeczkę bardziej szare. Tutaj jeszcze sobie wdepnęłam te kartki w linię. I można na nich naprawdę czy malować, czy coś nawet wydrukować, nakleić. On nawet jak się będzie rozszerzał, to na taką magiczną księgę cieni myślę, że się super nadaje. I mam ostatnią rzecz w dzisiejszym filmie, czyli cudny z rowerkiem. Bardzo lubię taki holenderski motyw, notatnik koło brulion, gdzie również możemy umieścić notatnik, datę. Fajne te kartki, takie przelewające się. Nie jest to bardzo duża gramatura, bo nawet druk prześwituje, ale myślę, że bardzo fajne. I takie trochę żółte, takie retro, także naprawdę bardzo ładny. I właśnie tutaj w tym pudełku postarałam się zgromadzić te wszystkie notesy z kołobrulionami, bo one są trudne do trzymania. Tutaj mam kartki w linie, które też są takie, widzę, pożółkłe. Mam jakieś tematy. A, proszę, muszę sobie to wyłowić. Tematy na pogadanki.
też, jeżeli mi się jakiś zeszyt zużyje i zostaje kilka kartek, to takie fajniejsze kartki sobie staram się wyławiać, gdzieś tam zawsze wrzucę, potem zużyję. Także to nie ma takich dużych problemów z marnotrawstwem. Ale właśnie w tym pudełku starałam się zgromadzić wszelkie koło bruliony, które mam, bo one nie są wygodne do trzymania na półkach czy innych tego typu rzeczach. Także taki był patent i taki był pomysł. No i to by było tyle w tym filmie. Ja oczywiście zapraszam do kolejnych i poprzednich części z kolekcją moich notesów. Także do zobaczenia, moi kochani. Pa, pa!